Hejka, hejka, wstawać, Lenie. Pokażę dzisiaj no sporo. I zaczynamy od syropu z jasnoty białej, ponieważ ona uszczelnia naczynia krwionośne, ale przede wszystkim działa wykrztuśnie. Jak działa wykrztuśnie, to syrop oczywiście przyjmujemy tylko do godzin popołudniowych. Dwa razy po 50 ml, nigdy na noc. Wykrztuśnie, wiadomo, co to znaczy. Likwiduje także suchy kaszel, działa przeciwzapalnie, likwiduje gorączkę, bóle stawów i syrop jest zmodyfikowany, czyli na 1 litr, taki litrowy słoik kwiatostanu jasnoty białej, czyli przewaga kwiatów nad liśćmi, należy dodać 1 litrowy słoik galangal, który jest dostępny w każdym sklepie spożywczym i warzywniaku. Galangal tylko myjemy, nie obieramy ze skórki, tylko kroimy na małe kawałki. Dodajemy również 10 goździków, 2 laski cynamonu, 2 gwiazdki anyżu i 2 litry wody. Tracę głos. I 1 kg cukru trzcinowego. Wszystko oczywiście garujemy w takiej temperaturze maksymalnie do 40 stopni Celsjusza, dobre 3-4 godziny i ta temperatura naprawdę musi być bardzo niska. Dopiero jak syrop będzie mocno gęsty, każdy będzie widział pod łyżką, przecedzamy i konserwujemy. Nie wolno zapomnieć, że suszymy jasnotę białą. Ja robię Wam ekstra filmiki o właściwościach leczniczych i pokazuję Wam, jak każde zioło ekstra wygląda. Należy obejrzeć i zanotować sobie wszystko z poprzedniego filmiku. Jasnotę białą suszymy takie ilości, żeby starczyła do następnego roku. Oczywiście suszymy w temperaturze nie przekraczając 35 stopni Celsjusza. Fajnie jest, jak ktoś ma taką suszarkę do ziół, bo możemy temperaturę ustawić. Nigdy w nasłonecznionym miejscu, to wiadomo. Do następnego, pa!